Cześć, witajcie w 43. odcinku z serii FIFA 21, symulowana kariera zawodnika. W poprzednim odcinku doszliśmy do soboty 22 maja 2032 roku. No i oczywiście przed nami ostatnie spotkanie w sezonie, derby północnego zachodu, tak jak widzicie, bitwa o Anglię, czyli krótko mówiąc Liverpool kontra Manchester United, finał Pucharu FA Cup, finał Pucharu Anglii. Kończymy bardzo dobry sezon dla nas, 58 spotkaniach, 32 bramki, 10 asyst. Jest to chyba nasz możliwie, że najlepszy sezon od nie wiem naprawdę kiedy, od może nawet aż 10 lat bym powiedział szczerze. Coś takiego. No i nie wiem, czy w poprzednim odcinku był ten mecz Ligi Mistrzów, niestety. Tak, przegraliśmy 2-0 z Barceloną i odpaliśmy się w finale. A może do następnym sezon? Zobaczymy. Ale to wszystko będzie w następnym sezonie, a teraz skupmy się jeszcze na tym sezonie obecnym. Gdzie to będziemy grać w Manchester United? Skład mamy podstawowy. Palmiero oczywiście już naszym podstawowym bramkarzem. Timber, Lenglet. Tak, wszyscy są. Wszyscy są podstawowi. Więc gramy oczywiście na Wembley, klikamy graj. I teraz jedyne co zostało to rozgrzewka, trening i możemy zaczynać ten finał. No to pierwsze treningi, to jest naprawdę dla nas nie jest szczerze potrzebne, żeby bawić się, to bardziej dla obrońców mogliby spróbować ten trening. No dobra, to już nieważne. Hakimi Van Bissaka tutaj kojarzę. Kibice powoli zapełniają trybuny. Za chwilę transmisja z Wembley. No i zaczynam, tym razem nie miałem aż tak słonecznej pogody. Wydaje się, aby było tak z 15 stopni, aby 10 tak bym na oko. No ale zaczynamy ten finał. Manchester United zaczyna. Ostatnio, że nagraliśmy z nimi, to bardzo dobrze wspominamy, bo to była ostatnia kolejka poprzedniego sezonu, nie tego, co jeszcze teraz mamy. I właśnie graliśmy w ostatniej kolejce z nimi i zdobyliśmy tam asystę i bramkę. Asystę bezpośrednio rzutu rożnego. A też oczywiście oceniam, jak graliśmy my, bo oczywiście w symulacji to już szczerze nie pamiętam, jak ostatnio razem wynik padł, jak między nami. Udało się przejąć i zaczynamy kontratak. Ale zawsze mocno zdeterminowanym, ale oto nagroda, dziś grają o Puchar Anglii. Aj, za nisko troszkę. No i teraz Manchester United znowu z posiadaniem piłki, a znowu szybko im zabieramy. I ta szansa kontratak. W składach obu drużyn mamy nabity. Dobrze nabił. Nie wiem, ktoś są Mare. No i dobra, zaczynamy. Kolejna akcja. Może teraz się uda coś skonstruować, bo jeszcze nie mieliśmy żadnej takiej ciekawszej akcji. Nie weszliśmy nawet naprawdę tak głębiej w pole karne, znaczy na połowę naszego rywala. No, wchodzi się dość łatwo, szczerze. Oj, za jeden krok za dużo. Będzie rożny? No, przynajmniej rożny mamy. A dość łatwo się wchodziło tak w tą obronę, więc pomyślałem, że jeszcze będę szedł. I możliwe, że o jeden krok za dużo. Szkoda, tracimy piłkę. Ta z obrony musi wracać, żeby nam szybko kontry nie strzelili nam z kontry. United, ale już nam to nie grozi. Nawet było blisko, jakbyśmy przejęli piłkę. Teraz możemy trochę przypresować ich. Ale się nie mylą. No nie pomyli się do ostatniej akcji. I teraz idą oni z atakiem. Timber, no niestety nie ma piłki, ale musimy dobrze tam zaraz w obronie popracować. No i teraz będzie strzał. Nie ma strzał, wycofuje. Prediger. No musimy uważać. Aj! Pięknie! Palmiero, nie wiem szczerze, nie pamiętam dokładnie jak on się za, ale piękna obrona. Bo było im ciekawie. Zrzut rożnego w pole karne. Jeszcze staniemy tu trochę. Spróbowaliśmy tam popracować w obronie i teraz kontra. W sumie jakby mnie tak puścili skrzydłem, ja jestem dość szybki, właśnie. Aj, co to było? Strata piłki przez Liverpool.
Nie wiem, czemu w taki sposób on podał. Nie w taki oczywiście chciałem, można się łatwo tego domyślić. No i teraz musimy uważać. Kolejna akcja Manchesteru. To jest za głęboko, które w sumie wchodzę. Ładnie rozwija się ta akcja. Powinien właśnie trochę wycofać. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Piłka znalazła się. No i piłka dla nas. Od bramkowy dla rywali. I od bramki Palmiero. Nie wiem, naprawdę się nie pamiętam, jak on się nazywa dokładnie. No i teraz pewnie niecelna? Nie, udało się nawet celnie chyba. Nie wiem szczerze, kto dotknął na tej piłki. A najważniejsze, że United przy piłce. No i teraz ładne podanie do Traore. Traore z pierwszej. No i mamy piłkę. Mamy już... No biegnij. Nie wiem, kto to jest nawet szczerze. Nie wiem. Bellingham to chyba jest. Jest coraz bliżej bramki. A jeszcze trudno tam było mi podać, ale aby jakiś sposób na to byłoby super. No tak, coś czym tak się skończy. Nie zrobiliśmy wystarczająco zagrożenia i sędzia oczywiście postanowił przerwać tą połowę. No i obecnie remis. Wyrównany jest naprawdę, połowa pierwsza była szczerze. Nie powiedziałbym, kto miał lepiej. No pewnie troszkę United jednak, bo im mniej więcej okazji. Ale nie grałem też źle. Centurion. Będzie out dla nas. Dobrze. Alexander Arnold. W końcu on jest naszym kapitanem. On powinien być. Nie wiem, czemu Valverde szczerze jest pierwszym naszym kapitanem. Mamy wreszcie potwierdzenie, że transfer, o którym tak dużo się ostatnio mówiło, doszedł do skutku. Taki talent Darku to prawda. Strzał, ależ to był ładny strzał. Troszkę za wysoko. Postanowiłem spróbować na ten właśnie dalszy róg. Bo widziałem, że bramkarz był trochę przy tym blisko był. Tu nawet oczywiście kolega z reprezentacji gra. No niestety. Teraz w sumie mnie dosłownie wywalili z tą piłką. No i teraz United. Kolejna akcja. Czy mi przerwiemy i nie zdążą? No na razie też nie wygląda groźnie. Dobry pressing naprawdę zakładany, tylko szkoda, że naprawdę nie ma nic z tego. Nie, myślałem, że będzie podał do obrońcy. Do bramkarza. Aby nas bliżej troszkę więcej osób przyszło, to może by to inaczej ten pressing wyglądał. Dobrze chroni teraz piłkę. Rywale muszą się mocniej postarać. Długo United się utrzymuje przy piłce. Nie robią nic dosłownie, tylko po prostu uciekają przed naszym pressingiem. A my nie potrafimy im zabrać piłkę. No i teraz w końcu ja zabieram. No i mamy już 70 minutę prawie. Dość szybko leci ten mecz jak dla mnie. Ładnie, Alexander Arnold. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Strzelaj, było za ostry już kąt, ale dobrze, że przynajmniej oddaliśmy strzał i będzie rożny. Nikt nie miałby do niego pretensji, gdyby to wpuścił. Cudowna interwencja. Zagrywa w okolice 9 metra. Obrońca wybija piłkę. Będzie out. I głową poza linię boczną. Do tyłu trochę. Do Aleksandra Arnolda. Akcja skrzydłem. No i to będzie kolejny rożny. Trochę za mocno chyba. Rzut rożnego leci z pole karne. Dobrze, do przodu. Dobre podanie. Spalony? Nie. Tak, spalony, wiedziałem. No. Widać było ewidentnie spalony. Szkoda, tak sytuację tak zmarnowaliśmy. Świetnie dzisiaj United przy piłce. Doskonała skuteczność podań. A przejęcie. Aha, to nie było do mnie to naprawdę, bo ja kliknąłem podać, to
że poprosiłem podanie. To nie było, znaczy, kierowane do mnie. Cały czas biegnie z piłką. Van de Beek. A, i z pierwszej chciałem na tamten dalszy, ale tym razem nie wiem czemu w środek strzelił. Ale suchy, chudy taki jest. W sumie suchy trochę tak wygląda ten bramkarz. Aj, trochę do tyłu za bardzo. Ale może coś tam porobią. Mamy z powrotem piłkę. A, nie ma nikogo, to za późno zobaczyłem, że... Ja myślałem, że parę przyzwolników została tam, dosłownie już nikogo nie było. Powoli, tak myślę, że nie powinniśmy w sumie robić tego pressingu, bo jak będziemy robić ten pressing, to naprawdę nie zdobędziemy piłki, a tylko tamci będą siedzieć przy piłce cały czas. Spójrzmy, Manchester w ataku, to może być ostatnia akcja, rzut na taśmę, mogą rozstrzygnąć to spotkanie, bo na razie remisują. Aj, no, spalony. Aż zanim mówiłem, że jeszcze, albo się bałem, że mogą nam strzelić. Nie wiem, czy był spalony. No i zaczynamy od bramki. No i tak coś czułem, że nie wygramy. W walkach powietrznych jak na razie w tym meczu dość słabo wychodzimy. Mi się wydaje, że większość wygrywała United. Hakimi. Manchester United cierpliwie rozgrywa piłkę. Aj, tu uważajmy. Dobry blok, ale jeszcze nie koniec zagrożenia. Czy Manchester United no i będzie rożny. Na bramkę i obejmie prowadzenie w końcówce meczu. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Ależ zaprzepaścili okazję. No właśnie, tak chciałem. No ale brawa dla obrońców. To chyba ostatnia akcja w tym meczu. Aj nie. Ja chciałem wcześniej, już teraz tak wybiegłem na spaloną przeciwkę i dopiero podał. Szkoda. Ale to oznacza oczywiście, że przejdziemy do dogrywki. Może to będzie ciekawiej. Do końca meczu została już ostatnia minuta. Piękna tak, no zaczynamy, walka, będziemy zaczynać dogrywkę. Czyli ten odcinek się więcej czasu będzie na to spotkanie niż myślałem. No i Manchester United zaczyna. Karawae wchodzi za Traore, a u nas Pucz wchodzi za Kakureta. Przygotowują się do gry. Zaczynamy dogrywkę. My nie mamy praktycznie w ogóle energii, ale oczywiście my już nie mamy zmiennika. Bo w zimie Izak został sprzedany. No nie wiem, nie powinna to być w sumie dobra decyzja, ale może o tyle dobrze, że pewnie by nas nie było tutaj, jakby był Izak. A jednak szkoda właśnie, że często mnie zdejmował w takich sytuacjach ważnych trener. No i Manchester United. Pierwsza groźna może akcja w dogrywce. Manchester United cierpliwie rozgrywa piłkę. Oj. Jest 1-0, ależ nie mam słów, naprawdę. A nasza obrona. Dwóch zawodników, dwóch naszych środkowych obrońców wzięło się za jednego zawodnika, zamiast kryć każdy swojego. No i Diallo w 99 minucie strzela bramkę. I po co nam była ta dogrywka, jak pewnie przegramy. Na skrzydło podaj. No, w końcu. Aj. United zabiera piłkę rywalom. Mogą teraz skarcić rywalom. Dobre podanie na skrzydło. Hakimi to naprawdę jest tak świeży. To już jest dogrywka, on tak jest świeży. Diallo. Niedługo zobaczymy. No i kontratak. Słyszymy buczenie i gwizdy niezadowolonych z... Oj, czy tam nie było spalonego? Nie było, ale mnie nie ma. Jest szansa! Naprawdę, ten obrońca musiał tam być. Fantastyczne zachowanie obrońcy, to była 100%. Ale byłoby super, by nie było tego obrońcy. Ah, no niestety. Jeszcze druga połowa, ale nasze szanse coraz mniejsze. Jak potoczą się losy w rozpoczętej właśnie drugiej połowie dogrywki? Longle. Musimy trochę naprzód pójść. Wood. No, nie udało się. Szkoda. W sumie ja już nie mam energii. Ja próbuję szybko biegać po skrzydle, ja nie mam energii już.
Nie da się, szkoda, ja nie mogę zmienić, bo bym dał na bardzo ofensywne. Pięknie, dawaj. No czemu tak mocno? Jak nie byłem tam przecież. No. A, to już naprawdę wszystko ta zaczyna. Wszystko się zaczyna psuć dosłownie. No przyciśnijcie go trochę. Ostatnich 5 minut dogrywki właśnie się rozpoczęło. Zobaczmy, co zrobi. Na piłkę, co z tego wyniknie? Ale świetnie teraz. Naprawdę. Nie wierzę. Mogą ich teraz skontrować. W sumie mogłem popatrzeć, czy kogoś tam nie było, ale... Dobrze, przebił się. To musi być gol. 2-0? 2-0. Zwiększają prowadzenie. Niestety. Kończymy drugi rok z rzędu. Finał Puchara FA Cup na porażce. Nie wierzę, naprawdę. Bardzo mi tego szkoda, że muszę naprawdę, że musimy marnować czas praktycznie na drugą porażkę z rzędu. W tym finale. Dostaliśmy dość dużo przynajmniej rzeczy i możliwe, że bijemy overall wyżej. Naprawdę dość sporo cech nam się polepszyło. Znaczy atrybutów w sumie. No strasznie tego dużo. No, wszystko mamy. Ale szkoda, że kończymy niestety porażką ten sezon. No prawie 89 overall biliśmy. Dodajmy sobie tą cechę w sumie. Bo zdobyliśmy ją. Od drugi oddech, tak. Tych nie mamy tutaj na dole. No jeszcze tam symulacja, coś nie chce iść, no. Nie wiem, czy da się jeszcze spróbować 89 overall bić. Fajnie by było. No ale nie widzę tu czym. Bo dribbling i siła jest nisko, szybko i biegu jest też nisko, więc po prostu przejdziemy dalej. Przejdziemy po prostu na początek następnego sezonu. A to nieważne dla nas. I szczerze, jak tu nie wygrałem pewnie Ligi Mistrzów w tym sezonie, to jednak odejdziemy. No bo po prostu ja w końcu chcę wygrać tą Ligę Mistrzów. Na razie nie jestem w ogóle blisko. Najbliżej byliśmy z Ajaxem w historii w finale. A potem przecież byłem taki duży na Real, Juventus, teraz jestem w Liverpoolu i dalej nie możemy drugi raz w życiu wejść do finału. No mam nadzieję, że to będzie przełomowy sezon. Jak nie, no to naprawdę chciałbym do Realu najbardziej pójść, to byłoby super, aby się udało. A jak będzie, no to zdobyjemy się w następnym sezonie dopiero. Bo oczywiście wszystko będzie zależało od tego sezonu, jak tam pójdzie. Jeśli osiągniemy finał, to pewnie dostaniemy też. Bo jednak półfinał to dla mnie troszkę za mało. To już jest Liverpool, tu powinniśmy być... Półfinał to jest norma, powinna być dla nas, tak naprawdę. W finale powinniśmy być. A tak właśnie nie ma. Dwa sezony pierwsze. Ćwierćfinał 1/8. Jak na razie oczywiście. Mam nadzieję, że w tym trzecim sezonie będzie lepiej. Zobaczymy. Fajnie byłoby kupić takiego bramkarza około 90 overalla jakoś. To byłoby super. Fajnie byłoby kupić nowego środkowego obrońcę, bo Lenglet będzie się po prostu starzeł. I boję się tylko tego, żeby czasem nie zrobili to, co lubią robić, czyli sprzedać się na przykład Timbera. To bo naprawdę bezsensowne, ale bardzo realne w wykonaniu tej gry. W sumie co ja tu mogę jeszcze właśnie spróbować? Dribbling, no to sobie tam ćwiczę. Ustawienie w ataku. No w sumie ustawienie w ataku możemy spróbować. Stałe fragmenty gry oczywiście. Zbieranie pucharów to możemy. I podania też. Co my możemy tutaj? Dośrodkowanie, tak.
Zaczniemy sobie ten pierwszy trening, spróbujemy zrobić tutaj na odcinku. Jak mi się nie uda, to zrobię poza odcinkiem. Bo nie zawsze mi się to uda za pierwszym razem takie rzeczy. O, za duża bomba. No, aha, spalony, super. Lubię tym moim zawodnikiem strzelać, on prawdziwe bomby ładuje. Może za dużo go trochę używam. Centurion, aj, nie wkręcił. Strzał to musi... Nie ma bramki? Centurion, no pięknie. Wkręci? Nie wkręcił. Centurion, tak, to musiała być bramka. I nie będzie, ale to już tak, no. No to mamy, zobacz wyniki, dajmy. I symuluj całość. W sumie nie wiem, czy nie lepiej by mi się grało na tej kamerce właśnie takiej normalnej, jak gra się mecze, ale dobra. To jest kariera zawodnika, więc zostawmy się taka, jaka jest. Towarzyski turniej, ten zaproszeniowy w sumie. Widzę, że przed nami. No i pierwsze spotkanie będzie z Benficą. Nie masz wystarczająco dużo sprawnych zawodników. Mecz zostanie oddany w Vancouver. Naprawdę? Naprawdę coś takiego w Liverpoolu się wydarza? Bardzo dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. Szczerze, z czymś nie spotkałem, żebyśmy to my musieli. I tu to na pewno też będzie to samo. Tak, poddaj mecz. Ale to nie jest normalne, naprawdę, co my robimy. Lepiej w ogóle po prostu nie było jechać na ten turniej. Przyjechaliśmy na ten turniej, żeby poddać wszystkie mecze, naprawdę. Bardzo dziwne. My sobie dalej trenujemy. Transferu. Inter, no to Inter nie ma szans. Jedynie to, co to mnie może przekonać, to Real Madrid, tak naprawdę. Bo nie chcę więcej klubów już w karierze nowych mieć, jak już właśnie to powrót do jakiegoś, a do Juventusu mi się nie śpieszy. Do Ajaxu nie ma sensu, to samo do Newcastle, do słabszej drużyny po prostu odchodzi, więc oczywiście Real jest tą naturalną opcją, jedyną. Ale jeszcze spróbujemy. To jest naprawdę bardzo ważny sezon. Dla naszej kariery oczywiście. Może jeden z najważniejszych, naprawdę. Bo tu się może rozstrzygnąć, bo jak pójdę do Realu, to tam skończymy oczywiście... Tam będziemy grali, możliwe, że skończymy karierę tam. Najlepiej to było, najfajniej było pójść do MLS na przykład na koniec. No ale to nie jest PES. W PES-ie, czyli Pro Evolution Soccer oczywiście, można zażądać do jakiej konkretnej drużyny się chce przejść. A tu tak nie można, więc nie jest, bo mi się wydaje, że MLS mnie wzięło. A jeśli nie, to po prostu w Real byśmy skończyli. My pierwsze spotkanie w tym sezonie zaczynamy z szybka symulacja. Ciekawe, nie będziemy grali. 2-0 wygrywam Bellingham i Martinelli. A czemu nie gramy? To nie wiem szczerze. Teraz trenujemy. No i następne spotkanie ligowe będzie z Chelsea. Dalej nas nie ma. Szybka symulacja. Nie wiem, o co chodzi.
Muszę coś zerknąć w sumie szybko. Nie to. Nie to też. Centrala składu. Kupili nowego napastnika. No Ramosa, którego dobrze oczywiście znamy. O, Gelson Fernandez. Czy nie jest czasem ten Fernandez, który w Sportingu Lizbona jest i go właśnie mam w karierze? Jak tak, to dobrze wiedzieć, jaki on może mieć overage. Nie wiem szczerze, czemu nie zagrałem pierwszych dwóch spotkań. Żadnej kontuzji nie mam. Bardzo dziwne jak dla mnie to jest. Teraz WBA, następne spotkanie. Zagrał w następnym meczu, wow. Ale wyróżnienie. Guillamon, jakiś nowy zawodnik jest też u nas. Szybka symulacja z WBA. Porażka 2-1. Co my robimy? Czy my naprawdę będziemy w tym... Oby to nie był nasz najgorszy sezon w Liverpoolu. Żeby nie było tak, że ostatni sezon jaki spędzimy, to będzie po prostu najgorszym sezonem. No i teraz będziemy grać z Fulhamem. Czy będziemy w składzie? Nie wiem, szczerze. Nie ma nas w składzie. Szybka symulacja. 4-0 wygrywamy. Nie ma bramki przez Ramosa. Czy oni naprawdę zamierzają dawać mi mniej szans niż w poprzednim sezonie? Jeśli to ma tak wyglądać szczerze, chyba dobrze wiecie co w zimie zrobię. Od 1 stycznia do 31. Co w tych datach spróbuję zrobić, jeśli to tak będzie wyglądało. Jakie my zrobiliśmy transfery? Kupiliśmy Guillamona, tego właśnie Sterzy i Biena. Jakiegoś odszedł Kakweret niestety. To nie była dobra według mnie decyzja, że on odszedł. Tavares to szczerze nie kojarzę. Jak przydałoby się jeszcze jakąś jedną gwiazdę zdobyć. No przynajmniej bramkarza, ale w to wątpię. Cztery godziny do końca okienka transferowego. No bądźmy szczerzy, my nikogo nie kupimy. Tylko czy nie sprzedamy czasem kogoś. No już chyba nie. No już nikt do nas nie przyjdzie i nie odejdzie. Teraz będziemy mieli spotkanie reprezentacyjne, eliminację do Mistrzostw Świata, gdzie zagramy z Niemcami w pierwszym spotkaniu. I zagramy z Ryczkowskim, który już też 88 overalla bił, fajnie. 2-1 wygrywamy, Białek i Wójcik z bramkami, no to super. Naprawdę nasza drużyna wygląda już super, bym tak powiedział. Kto z naszym największym rywalem oprócz Belgii? Jeszcze Niemcy są niestety. Teraz zagramy z Rumunią. Ten skład jest naprawdę mocny, dwóch napastników 88. Pomoc nawet dobra, obrona też dobra, bramkarz bardzo dobry, no super skład. Ale przegrywamy z Rumunią takim składem. Dwie bramki dołożyliśmy, my zrobiliśmy wszystko co mogliśmy. Ale no nie wiem co nasza zrobiła drużyna, szczerze. Southampton teraz naszym rywalem ligowym. I potem Liga Mistrzów, gdzie to pierwsze spotkanie zagramy z Dynamo Zagrzebem. Zaczynamy, ale nas nie ma. Szybka symulacja. Dalej nie strzela ten Ramos. Nie wiem po co on go trzyma. No, oczywiście Liga Mistrzów.
No i zobaczymy, z kim jesteśmy oprócz Dynama w grupie. Ktoś mocny na pewno. Atalanta, jak spotkamy się z naszą byłą drużyną. A nie ma jakiegoś takiego naszego chyba głównego rywala. Zobaczymy. Teraz mecz z Dynamo. Które nie ma nas dalej. 2 do 0 wygrywamy. Ajax wygrywa swoje spotkanie. Teraz będziemy grać z Crystal Palace. W lidze. Szybka symulacja. 1 do 1. Nie wiem, czy nie będziemy musieli powoli pakować walizek. Skoro nas tak tu traktują. Trening i 89 overalla, super. Większa szansa na transfer, to też oznacza oczywiście. Może jeszcze zapłaczą naprawdę za nami, za to, że odejdziemy. Bo mam obecnie napastnika, który ostrzelił w końcu bramkę. Zobaczymy naprawdę. Bo ja nie jestem tutaj, żeby siedzieć na ławce. Zagrażę w tym meczu z City. No dobra, zaczynamy. 2 do 2 i mamy bramkę. 8 minut nam zajęło, żeby strzelić bramkę. A tamtemu gościowi zajęło parę set minut, bo to było parę spotkań on grał. No i my dalej trenujemy oczywiście, żeby stawać się coraz lepszym. Dribbling i Siam powinna wskoczyć na następnym treningu. Gramy za Atalantą teraz i wracamy na ławkę. No śmieszne według mnie to jest. 2 do 0, Bellingham i Centurion. No to szczerze, no się nawet cieszę. Tak? Powiem szczerze, że Ramos nie trafia, bo dobrze tak Liverpoolowi. Skoro mnie nie dają na ławkę, to ich naprawdę napas naprawdę pokazuje wielką klasę. Śmieszne to jest naprawdę dla mnie. A dalej jesteśmy na ławce. No odejdziemy, taka jest prawda. Ramos, o, wow, bramka. W następnym odcinku zmienimy barwy. Jeśli do końca października nie zacznę być starterem, to od nowa oczywiście, to idę, bo po prostu już jak mi nagle zacznę pod koniec grudnia wystawiać, to mam już ich gdzieś szczerze i nie będę z nimi. Po prostu sobie pójdę już, bo mam już ich gdzieś. Ja daj mi ultimatum do końca października, żeby mnie dali do podstawowej jednostki z powrotem, a jak nie, to odchodzimy. To tak prosta piłka. Ale my sobie też skończymy teraz odcinek. To spotkanie z Norwegią w eliminacji do Mistrzostw Świata zaczniemy w następnym odcinku, a ja wam już dziękuję za ten odcinek. No i do zobaczenia w następnym. Cześć!